Dzień dobry, nazywam się Anna Czeka i pracuję w Zamku Królewskim w Warszawie, w którym dzisiaj znajduje się obraz Jana Matejki, Rejtan, Upadek Polski, Sejm Warszawski 1773 roku. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć, jak to właściwie z tym Rejtanem było. Od 5 sierpnia 1772 roku, kiedy to Rosja, Austria i Prusy podpisały w Petersburgu traktat rozbiorowy, ich głównym celem politycznym stało się wymuszenie na Rzeczpospolitej oficjalnego uznania tego aktu, co było ważne z prawno-międzynarodowego punktu widzenia, ale też z uwagi na międzynarodową opinię publiczną. Król i Rada Senatu starali się odwlec termin zwołania Sejmu, śląc jednocześnie noty do większości krajów europejskich z prośbą o dyplomatyczne poparcie sprawy polskiej. W lutym 1773 nadeszły stanowcze żądania trzech zaborców, domagających się zwołania Sejmu na 19 kwietnia, grożących jednocześnie akcją zbrojną i dalszym rozszerzeniem zawłaszczeń w przypadku oporu Rzeczypospolitej. Sejm warszawski, wobec całkiem wyraźnego sprzeciwu części szlachty, nie miałby szans na skuteczne doprowadzenie, zgodnie z wolą zaborców, do ratyfikacji układów, gdyby obradował w klasycznym trybie. Dlaczego? Jakiś patriota mógłby zerwać Sejm, niwecząc wszystkie jego ustalenia. Patriota? Zerwać? Docieramy tutaj do osławionej zasady liberum veto. W historii powszechny jest osąd, skądinąd niebezzasadny, że liberum veto było przyczyną nieskuteczności bez władu polskiego systemu parlamentarnego. Dlaczego? Otóż użycie wolnego nie pozwalam przez jednego nawet posła skutkowało unieważnieniem wszystkich uchwał danego Sejmu. Sejm taki jakby nie istniał. Nic z niego nie zostawało. Twórcom tego parlamentarnego narzędzia przyświecała szczytna skądinąd idea jednomyślności przy podejmowaniu najważniejszych decyzji sejmowych oraz przekonanie, że nie zginie Rzeczpospolita, póki się znajdzie w niej choć jeden sprawiedliwy, który położy tamę złu, do którego będzie dążyła większość. Szlachetne, prawda? Ale zupełnie nierealistyczne. Od drugiej połowy XVII wieku liberum veto służyło przede wszystkim do prowadzenia polityki przez różne ugrupowania, frakcje, koterie oligarchii magnackiej i przez sąsiednie państwa. Ostatnią szansą na udowodnienie, że zasada ta miała jakąkolwiek rację bytu, był Sejm Warszawski 1773 roku. Jeśli udałoby się go zawiązać jako Sejm ordynaryjny, czyli zwykły, taki, na którym można zastosować liberum veto, to wystarczyłby jeden poseł, żeby w odpowiednim momencie zerwać Sejm i nie dopuścić do hańbiącej zgody na rozbiory Rzeczpospolitej. Czy zatem słynny protest Tadeusza Rejtana był tym właśnie momentem? Otóż wbrew obiegowej opinii – nie. Tadeusz Rejtan nie użył liberum veto. Mało tego, Tadeusz Rejtan nawet nie protestował bezpośrednio przeciwko zaborowi ziem polskich. Tadeusz Rejtan stanął w obronie tylko i aż legalizmu polskiego Sejmu. Co zatem wydarzyło się w Zamku Warszawskim między 19 a 21 kwietnia 1773 roku? Otóż państwa zaborcze doskonale zdawały sobie sprawę, żeby doprowadzić do legalizacji bezprawia, muszą całkowicie i bezwarunkowo zawładnąć polskim Sejmem, sterować jego obradami. Żeby to uskutecznić, należało, po pierwsze, doprowadzić do zawiązania konfederacji szlachty. Sejm pod węzłem konfederacji nie musiał być jednomyślny. Głosowano większością głosów, liberum veto nie obowiązywało. Po drugie, należało doprowadzić do wyboru marszałków, lojalnych wobec zaborców, jednoznacznie zaprzedanych. Na kandydatów wybrano Adama Łodzią-Ponińskiego z Korony i Michała Hieronima Radziwiła z Litwy. I wreszcie, po trzecie,
sprawić, że Sejm będzie obradował jako delegacyjny, nie w pełnym składzie, ale tylko w gronie wybranych posłów, w domyśle wybranych spośród tych najbardziej wiernych zaborcom. W pierwszym dniu konstytuowania się Sejmu, 19 kwietnia, nestor posłów Stanisław Łętowski z ziemi krakowskiej bezceremonialnie wręczył laskę marszałkowską Ponińskiemu. Było to całkowicie bezprawne. Moglibyśmy w dzisiejszym żargonie politycznym nazwać Ponińskiego urzędnikiem, którego ktoś przyniósł w teczce, a który zgodnie z prawem powinien być demokratycznie wybrany w Izbie Poselskiej. Pierwsze 3 dni Sejmu koncentrowały się właśnie na obronie zasad legalizmu sejmowego przez grupę patriotycznych posłów w opozycji do nielegalnych działań innej grupy i nacisków mocarstw sąsiednich. Warto przy tej okazji podkreślić, że historia wiekopomnie zapisała tylko jedno nazwisko – Tadeusza Rejtana. Ale z diariuszy sejmowych wynika, że wspierała go grupa około 15 posłów. Najaktywniejsi byli jeszcze Samuel Korsak i Stanisław Bohuszewicz. Sprawiedliwość nakazuje przypomnieć także ich nazwiska. Kolejne dni to kuluarowa walka o przeciągnięcie jak największej liczby posłów na stronę zwolenników skonfederowania Sejmu, zabiegi o uciszenie opozycji i przystąpienie do obrad wyselekcjonowanych delegatów. Stosowano przy tym wszystkie możliwe sposoby, od łagodnej perswazji, przez próby przekupstwa, na zastraszaniu kończąc. Cała akcja działa się niejako poza kompetencjami króla, który mógł włączyć się do prac Sejmu dopiero po jego ostatecznym ukonstytuowaniu i faktycznie zachowywał się dość biernie wobec biegnących wypadków. Kulminacja narastającego napięcia miała miejsce 3 dnia obrad 21 kwietnia. Wtedy to król wraz z większością Senatu przystąpił do Konfederacji. Większość posłów poddała się i też zgłosiła akces do Konfederacji Sejmowej. Nie pozostawało nic innego, jak tylko przejść z sali poselskiej do senatorskiej na wspólną inaugurację obrad. I wtedy to właśnie poseł nowogródzki Tadeusz Rejtan stanął w progu sali, chcąc posłów zatrzymać. Najpierw stał, potem klęczał, a wreszcie leżał, zasłaniając własnym ciałem przejście posłom. Niestety, jego ofiara nie odniosła skutku. Warszawski Sejm Konfederacki zaczął działać i 30 września ratyfikował traktaty rozbiorowe między Rzeczpospolitą a Rosją, Austrią i Prusami. Pierwszy rozbiór Polski stał się faktem potwierdzonym prawnie w polskim Sejmie. Protest Rejtana przeciwko nielegalności formalnej obrad okazał się bezskuteczny i bezsilny. Czy to jednak oznacza, że nie powinien był wybrzmieć? Stał się symbolem patriotyzmu i honoru. Mało kto pamięta również, że całkiem niedawno przed Rejtanem, podczas osławionego Sejmu Repninowskiego 1767-68, nie kto inny, jak późniejszy twórca Legionów Polskich we Włoszech i hymnu polskiego, Józef Wybicki, próbował zastosować liberum veto jako ten jeden sprawiedliwy, który położy tamę złu, do którego dążyła większość, uchwalając tak zwane prawa kardynalne i obce państwo, Rosję, jako gwarantkę granic i ustroju Rzeczpospolitej. Nad jego protestem, podobnie jak nad Rejtanowskim, sejmujące stany przeszły do porządku dziennego. Docenił tę szlachetność mistrz Jan Matejko, malując jedno ze swoich monumentalnych dzieł pod tytułem Rejtan, Upadek Polski, Sejm Warszawski 1773 roku. Matejko zaczął go malować, kiedy dogorywało powstanie styczniowe, a zakończył w 1866 roku. Obraz był konsekwentną kontynuacją ukończonego w 1864 kazania skargi. To, co w skardze było tylko przeczuciem, przepowiednią, w Rejtanie stanie się ciałem. Matejko był już wtedy malarzem uznanym i docenianym.
Swoją pracę malarską Matejko poprzedzał zawsze dogłębnymi studiami źródłowymi. Mistrz Jan historię znał, a jednak połączył na swoim płótnie ludzi i wydarzenia, które nigdy w takim zestawieniu, w takiej konfiguracji, w jednym miejscu, w jednym czasie się nie zadziały. Dlaczego? Dlatego, że Matejko nie chciał malować ilustracji historycznych. Chciał malować cały proces, całą żywą historię, a nie, jak sam mawiał, martwą naturę historyczną. Kogo my tu mamy wyobrażonego? Zacznijmy od króla Stanisława Augusta. Na naszej scenie wstaje on z fotela tronowego, widocznego za nim, ze znudzeniem zniecierpliwiony spogląda na zegarek. Z całą pewnością króla na sali poselskiej nie było. Mało tego, nie miał prawa tam przebywać. Uczestniczył w posiedzeniach Senatu. Matejce był potrzebny do pokazania tak typowego dla króla konformizmu. Obok widzimy wyrazistą twarz Hugona Kołłątaja. Uosabia on szlachetne, ale niewykorzystane dzieło Konstytucji 3 maja. Poniżej króla, po lewej stronie obrazu, siedzi dwóch dostojników. Michał Fryderyk Czartoryski, głowa familii, i Michał Poniatowski, przedstawiony jako prymas Polski. Obaj panowie, piastując urzędy senatorskie, w izbie poselskiej znajdować się nie mogli. Nie interesuje ich w ogóle to, co dzieje się na sali. Symbolizują oni dwie siły mające ogromny, nie zawsze pozytywny wpływ na Stanisława Augusta. Familię i rodzonych braci króla. Przyjrzyjmy się teraz loży znacząco górującej nad sceną. Otóż namalował tam Matejko ambasadora Rosji, księcia Mikołaja Repnina, w towarzystwie, jak się przypuszcza, Izabeli z Flemingów Czartoryskiej i Izabeli z Czartoryskich marszałkowej Lubomirskiej. W izbie poselskiej, w przeciwieństwie do senatorskiej, nie było balkonów. Arbitrzy mogli towarzyszyć obradom, ale na pewno nie obcy posłowie osobiście. Samego Repnina już wtedy w Warszawie nie było. Figuruje tu jako spiritus moens niepokojów konfederackich w Rzeczpospolitej, rosyjskich interwencji zbrojnych wewnątrz kraju, przekupstwa polskich dygnitarzy i przemocy na nich stosowanej. Na tej samej wysokości, ponad głowami zgromadzonych, możemy zobaczyć portret najjaśniejszej imperatorowej Katarzyny II. Gwarantki praw kardynalnych, protektorki króla i sponsorki wielu polskich dostojników. Oczywiście taki portret nie wisiał nigdy w izbie poselskiej. Wymowa jego obecności jest jasna. Niewiele mogło dziać się w Polsce na niwie państwowej bez wiedzy i łaskawego przyzwolenia oświeconej władczyni. Poniżej obrazu trzy centralne postacie znienawidzonych zdrajców. Franciszek Ksawery Branicki, hetman Wielki Koronny, targowiczanin. Widmo Branickiego pojawia się jako symbol zdrady narodowej i pychy magnackiej w weselu Stanisława Wyspiańskiego. Obok Adam Poniński, całkowicie zaprzedany Rosji. Pobierał z ambasady stałą pensję. O jego roli podczas Sejmu już mówiliśmy. Z tym, że 21 kwietnia do Izby Poselskiej się nie pofatygował. Na Sejmie Czteroletnim skazany na odsądzenie od czci, pozbawienie majątku, urzędów, nazwiska nawet i na banicję. Stanisław Szczęsny-Potocki, późniejszy marszałek Konfederacji Targowickiej. W tym czasie 21-letni przebywał w podróży za granicą, wysłany tam przez ojca Franciszka Salezego po aferze sercowej. Wiele osób późniejsze postępki Szczęsnego, w tym zdradę narodu, tłumaczyło osobistą tragedią młodego panicza, łamaniem jego charakteru przez surowych rodziców i brakiem właściwego wychowania. Znawcy twierdzą, że mistrz Jan przewrotnie nadał temu zdrajcy najpiękniejszą męską twarz, jaką kiedykolwiek namalował. Pomiędzy synem i ojcem, panami Potockimi, umieścił Matejko dość zabawnie wyglądającą postać szlachciury, którym ma być Karol Radziwiłł, panie kochanku,
Rubaszny oryginał i pijak, cieszący się jednak wielką popularnością wśród braci szlachty, marszałek Konfederacji Radomskiej, formalnie jeden z przywódców Konfederacji Barskiej. Na Sejmie go nie było. Musiał emigrować w związku z upadkiem Konfederacji. Symbol typowego magnata polskiego epoki sarmatyzmu. Zatoczyliśmy, można powiedzieć, koło i postacią zamykającą ten krąg jest Franciszek Salezy Potocki, ojciec Chrzęsnego. Mało powiedzieć, że na Sejmie go nie było. Potocki nie żył już od pół roku. Najbogatszy magnat na Ukrainie, zwany Królikiem Rusi, próżny, dumny, dwulicowy, popierał Konfederację Barską, ale oficjalnie do niej nie przystąpił. Był przeciwny mieszaniu się Rosji w sprawy Polski. U Matejki, w przeciwieństwie do sprzedawczyków, ubrany w tradycyjny polski strój szlachecki. Idzie w innym kierunku niż oni. Najwyraźniej nie jest im razem po drodze. Ale idzie jakby w amoku. Ręce wyciąga jak ślepiec. Gdzieś dąży, ale gdzie? Ten chaos pogłębia wywrócone krzesło, z którego sypią się papiery, sakiewka z pieniędzmi. Jeden z nich toczy się wprost pod nogi Ponińskiego. Dla oddechu postacie pozytywne. Stanisław Bohuszewicz, Samuel Korsak. Rozmawiają z Jackiem Małachowskim, który próbuje im coś wyjaśnić. Być może to, że trzeba kalkulować politycznie, że upór skutkować może jeszcze większymi stratami? Poniński wskazuje na drzwi, w których stoi rosyjski grenadier. Takiej bezpośredniej interwencji rosyjskiej na zamku nie było. Natomiast obecność jego na obrazie odsyła do stałej już obecności obcych wojsk na terenie Rzeczypospolitej i realnej groźby wojskowej pacyfikacji opozycji sejmowej. Jeszcze jedna postać z grona zjaw. Otóż nad głowami zdrajców, próbując nawiązać kontakt wzrokowy z rejtanem, wychyla się młody chłopak z rogatywką w jednej i szablą w drugiej ręce. To rodzaj uogólnionego powstańca, kościuszkowskiego, listopadowego i tego najbliższego Matejce, styczniowego. Zdaje się on mówić rejtanowi, że nie wszyscy w narodzie to zdrajcy bądź konformiści, że następne pokolenia podniosą rejtanowski, choćby i bezskuteczny protest przeciwko ciemiężeniu ojczyzny. A na koniec sam główny bohater. W dramatycznej pozie, z rozerwaną koszulą, widać, że targają nim skrajne emocje. Jak trudno takie emocje oddać środkami malarskimi. Czy gdybyśmy nie znali całej genezy sytuacji, łatwo byłoby odnaleźć w nim postać pozytywną? Rejtan został nawet nazwany przez Cypriana Kamila Norwida wąsatym demoniakiem. I chyba trochę obłędu w oczach mu błyszczy. Rejtan zmarł zresztą w 1780 roku w odosobnieniu w rodzinnej Chruszówce jako osoba obłąkana. Po ukończeniu w 1866 obraz był wystawiany najpierw w Krakowie, gdzie wywołał niemalże skandal, bo Matejko wskazywał w swoim dziele zadufaną w sobie sprzedajną magnaterię polską, samych Polaków, jako najbardziej winnych upadkowi państwa. To nie do końca prawda, chociaż stanowisko zgodne z dawną krakowską szkołą historyczną. Matejko spotkał się z wieloma głosami potępienia. Najostrzej chyba wyraził to Józef Ignacy Kraszewski. Cytuję. Jest to może piękny obraz, ale zły uczynek. Policzkować trupa matki się nie godzi. Mocne, prawda? Krytycy nie rozumieli, że Sienkiewicz pisał ku pokrzepieniu serc, a Matejko malował ku obudzeniu sumień. Zachowało się szereg anegdot na temat reakcji różnych ludzi na dzieło Matejki. Przytoczę wam jedną. Otóż pewnego dnia księżna Władysławowa Sanguszkowa, wychodząc z pracowni artysty, uprzejmie mu dziękowała i rzekła z przekąsem, że w czasach tak wielkiej biedy trudno, żeby znalazł się amator, który by to dzieło nabył, ale powinni go kupić moskale.
Matejko zareagował z mistrzowskim refleksem i zripostował. Najwłaściwiej, mościa księżno, bo jeśli dawniej kupili oryginały, to dla kompletu mogą kupić i kopię. Potem zdanie to krążyło w wersji uproszczonej. Kupili żywych, mogą kupić i malowanych. Na wystawie światowej w Paryżu doceniono rysunek i wyraz postaci. Trochę krytykowano błędy w perspektywie i dobór kolorów. Niemniej Matejko złoty medal otrzymał, a dzieło nabył nie car Rosji, a cesarz austro-węgierski Franciszek Józef. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku państwo polskie dzieło odkupiło i obraz zawisł w ścianach Zamku Królewskiego w Warszawie. Po przygodach wojennych odnaleziony na Śląsku, konserwowany, po odbudowie zamku znalazł miejsce w jego ścianach i przypomina dramatyczne wydarzenia, których siedziba polskich królów była świadkiem. Gdy tylko będzie to możliwe, zapraszamy do zamku. Zachęcamy do podziwiania monumentalnego dzieła pędzla mistrza Jana i wspominania postaci bezkompromisowego posła Tadeusza Rejtana. Zachęcam również do spotkania z bohaterami innych obrazów Jana Matejki. Do zobaczenia!